No i dolecieliśmy do Miami, teraz tylko 40 minut i potem San Juan. Kamil? Kamil jest niezadowolony, bo nie wie, jak ma wrócić do Polski. Jego jedynym problemem jest, czy zapłacić 2,5 tysiąca złotych z Los Angeles do Warszawy i nie przyrzydzić, albo przyrzydzić i lecieć 45 godzin do domu. Taki problem. Zaraz będzie tu chudy Kasper. Poznacie chudego Kaspra. Tam jest burza, tam jest statek gdzieś. Wylądowaliśmy już sobie spokojnie na porcie i jak najszybciej na statek, bo zaraz nas złapie deszcz. Już tak oficjalnie, już po odprawie, po tym wszystkim, ja na razie nie mam swojej rączki, więc będzie trochę ciężko. Nie wiem, czy mnie słychać, bo napierdziała muzyka. Zaraz będziemy odpływać, chłopaki są tutaj. Co? No mam lepiej wysokości, co? O, jesteś idealnie. Co, chcesz zdjęcie, nie? Ja pierdolę, wiedziałem. Się wyspać, może troszkę coś porobić. A, no i co? I widzimy się na pierwszej wyspie. O niej powiem już jutro. Jest godzina 6 rano, idziemy poruszać się trochę. Człowiek się trochę zastał przez ostatnie dni. Przez ostatnie dni huraganu, nie biegaliśmy. No, a dlaczego jestem w tej samej koszulce? Jest prosta odpowiedź, bo nie mam koszulek do biegania i to jest jedyna koszulka, którą mogę spocić teraz i sobie ją później wyprać. No, dlatego mam kurwa tą samą koszulkę co wczoraj i dzisiaj. I jutro. Ewentualnie pojutrze też, jeśli nie będą ode mnie uciekać ludzie. No, to tyle. 12 piętro musimy jechać. Jedziesz gruby.
mniej więcej tak wyglądała siłka. Troszeczkę wam tylko pokazałem. Teraz idę szybko na zewnątrz zobaczyć, jak wygląda San Tomas. Z zewnątrz już widać budynki. Teraz wam pokażę. Siedzimy sobie spokojnie, jak to przystało na Polaczków, i planujemy, jak to zrobić, żeby było w miarę dobrze budżetowo, ale żeby było też super, żeby cały dzień nam wyszedł super. Prawdopodobnie udamy się do Liquor Store'a, zakupimy malutki alkohol, żeby był dobry humor. Jesteśmy kręceni? Gdzie jest Ziółek? Co? Jesteś na wakacjach? Tak. Z części wczoraj odpierdoliłeś na imprezę. Ja nie byłem na imprezie. Byłeś na imprezie? Byłem w nightclubie. I co zrobiłeś? A tańczyłem sobie. Tak? No, gadałem z jedną panią. Tak? No fajnie. Wszystko otwiera się tu na San Tomas o godzinie 9, także troszkę spierdzieliśmy, bo się pośpieszyliśmy, zaraz na spokojnie sobie wyjść. Ale człowiek nie wie, człowiek się uczy. Zobaczymy. Idziemy dalej. Pierwszy przystanek Liquor Store. Kościół, to bierzemy bez przepity, stary. Like that? Yeah, I like. Try this one. This is naked tongue. This is a liquor. Oh, that's a vodka. No, it's a rum. It's a liquor. It's not vodka. Like that? What's wrong for you? Too much. Oh no. Sorry. This one is okay. Okay. I'm gonna take this one. For sure. Jeszcze normalną. Ha. It's from Munich. To takie małe są. Ile to kosztuje, Kamil? 2,5. Ale flaszeczka? 13 dolarów. Zdrowie! Zdrowie! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Kurwa, magicznie! Seatbelts. Seatbelts. Tak, czterech jedziemy na jebani, ale seatbelts muszą być, nie? Patrz, gdzie jest. Kierowca najbardziej najebany. Normalnie wydaliśmy 5 dolarów za łeb. Na łeb. Jedziemy na plażę teraz. I taka jest sytuacja, że jedziemy kurwa w czwórkę z tyłu. Pijemy alkohol, ale pasy bezpieczeństwa z przodu muszą być, nie? Później ma rozjebaną szybę, także nie powinno być to dopuszczone do ruchu, no ale. Powiem tak. Wszystko fajnie. Sytuacja jest taka, że jedziemy na plażę, a Robercik nie wziął spodenek. A ja mam spodenek, ale ci zmarało teraz, bo spakowałem. Oczywiście, że zmarało. Oczywiście, że ci zmarało teraz. Aga, chcesz wziąć ponagrywać coś? Aga, powiedz coś do kamery, jako jedyna kobieta. Ja, jak gwiazda, z przodu siedzę, wygodnie, elegancko. Dobra, the first Caribbean island that we visited was St. Thomas. It's of course US territory, so people speak in English over there. Americans bought this island during the first war for about $25 million. It was a good base for American army, of course. Right now, it's the beautiful, beautiful tourist place. No to co? Gruby i chudszy pozdrawiamy z Wysp Dziewiczych. Dobra, za niecałe, że tak powiem, 10-20 dolarów możecie być tutaj na takiej wyspie z takim piaseczkiem. No, a to jestem ja i wbiegam z ich kamerami. Welcome to St. Thomas. Dziewicze.
A my, moi drodzy, pozdrawiamy serdecznie San Tomas, Wyspy Dziewicze, ja i moje juniory. My name is Aaron Ayn from Canada. Ex-MMA fighter. I hold the record for the fastest knockout in Canada. No peace die around me. Spilled oil. Am I saying it right? Yes, sir. Yeah. Polish people are great. I love it. You guys are just like Canadians, only you speak a different language. But I appreciate you guys. And anytime you get a chance to check out my fights or my YouTube or my Instagram, fucking do it. Show it to everybody. Appreciate it. I to tyle z pierwszej wyspy, z plaży. Zaraz zobaczymy, jakie nam oferuje widoki i skupimy jakieś pamiątki i uciekamy na statek. Bo to w zasadzie tyle tutaj do roboty. Więcej nie będzie, ale plaża zacna. Fajnie, poopalaliśmy się, trochę się spaliliśmy i co? I lecimy sobie na wzgórza. Dobra, my już wracamy taksóweczką, tutaj pan nas podwozi, elegancko. Nagrywam to już 1000 razy i powiem tak, nie zrobiliśmy sobie fotki na wzgórzu, nie zatrzymał nas się pan, ponieważ niby jest zakazane ruchem drogowym, ale grubsza sprawa mi tu śmierdzi, ponieważ jest jeden punkt widokowy i kosztuje $21 za wjazd, czyli automatycznie blokując turystom możliwość zatrzymania taksówki i zrobienia zdjęcia, wszyscy jadą tam i robią sobie fotkę. Czyli po prostu pieniążki i biznes. Patryś, nagrywasz swój materiał? Nagrywam. Chyba? Zostanę vlogerem. Zostaniesz vlogerem? Tak. Popularnym Patrysiem? Moi drodzy, moje pierwsze spostrzeżenia. Piękna pogoda zaraz po huraganie. Kapitalna rzecz, grzeje słońce, już mam spalone wszystko. Ale to tak 2-3 dni. I co? No wiadomo, wyspa komercyjna. Dolarki się kręcą. Ale tak jak to na wakacjach. Trochę odpoczęliśmy, trochę się powygłupialiśmy i wracamy, jeszcze małe zakupy, może jakieś pamiątki i wracamy na statek i jutro kolejna wyspa. Siemano wszystkim, jest godzina 7 rano, my już dobijamy powoli do San Martin, kapitalny widok z samego rana. No przepiękne, aż zerwałem się, mówię, muszę wziąć kamerę, muszę wam to nagrać. Lecz sami zobaczcie. San Martin interesuje mnie jedna rzecz i to bardzo ważna. To miejsce, gdzie samoloty lądują 15, może 10 metrów nad ludźmi, czyli nad plażą. Na pewno widzieliście ten motyw gdzieś na YouTubie albo gdzieś w telewizji. Po ładnym widoku, moi drodzy, trzeba zjeść śniadanie. Pokażę wam typowe śniadanie tutaj na statku, na karniwalu. Takie typowo morze angielskie, miks z amerykańskim, wszystko i nic. Ale zawsze można się najeść, bardzo dobra jakość, mi smakuje. Także zobaczcie to. Jest bekonik, jajka, pancake'i, jogurt i kawka. Dobra, moi drodzy, wylądowaliśmy już na San Martin, czyli pierwotnie. Chyba jedna z najlepszych wysp. Tak w ogóle jest jakieś 40 stopni, plus jeszcze jakieś 100% wilgotności. Czyli Robek się poci. Okay, guys, you're here in St. Martin. Welcome to St. Martin. We love having you here on the island. And we'd like to see you guys come back one more time again to visit the island. Perfect. Yeah, perfect. Thank and you very my much. Name is Fast Eddie. Fast Eddie. Taxi driver 290. There you go. No i mamy wytłumaczone. Po tej stronie jest francuska strona,
a po tamtej, gdzie siedzą chłopaki i Gaga, holenderska strona. Ale jest gorąco, pocimy się w czwórkę tutaj. Masakra. Jesteśmy braćmi tłuszczu i wszystkiego, co skapuje z nas teraz, potu i w ogóle. San Martin is an island for two European countries, France and Netherlands. The first man who saw this beautiful place was of course Christopher Columbus in 1493. The official currency on the island is Euro on the French side and US dollars and guldens on the Dutch side. They speak in Dutch and English, that's the official languages, but they also speak in French as well. The most famous place is of course the airport. We are going actually over there. Hey, moi drodzy, znajdujemy się w tym legendarnym miejscu, które na pewno możecie zobaczyć na filmach z YouTube'a. Wszędzie tu, gdzie samoloty lądują, tu, gdzie nie wolno być, a wszyscy się zjeżdżają. Na razie jest mało osób, prawdopodobnie, bo czekamy na jakieś lądowanie. Jesteśmy tak podnieceni wszyscy tutaj, bo ląduje samolot, nie wiem czy będzie duży, nie wiem czy będzie go widać. Mam nadzieję, że mi nie wyrwie rączki, ale nisko podchodzi. Nie wiem czy go już widać. Ale beka. Czy on leci centralnie na nas, nie? To będzie niezapomniana rzecz. Ja pierdolę. Kurwa, aż mam dreszcze. Warto było przyjechać. Jak się czujecie? Zajebiście. Ciomek. Nie dowierzę na raz. Sakra, kurwa. Ale myślałem, że mocniejszy jest pod. On musiał bardzo wysoko podejść. Tak, tak. Do lądowania, bo jak ja widziałem niektóre filmy. Jak Damian stał na tym, nie? Że ludzie po prostu mieli obie urwane głowy, nie? Mam nadzieję, że złapiemy jeszcze parę samolotów. To, co mogę powiedzieć, to było warte każdych pieniędzy. O, mamy hajtaj teraz. To było warte każdych pieniędzy, żeby zobaczyć ten pierdzielony samolot lądujący zaraz na plaży nad twoją głową. Niewiele rzeczy mnie tak ekscytuje jak to, co się stało przed chwilą. Także warto podróżować, warto wydawać na to siano i być w takich miejscach, bo tak jak zawsze powtarzam, jeszcze 10 lat temu, jak miałem tam 17 lat, w życiu bym nie pomyślał, że będę na San Martin. To jest niemożliwe, niesamowita rzecz. Idziemy dalej. Ten podmuch, który słyszeliście, to był podmuch od ruszającego samolotu na San Martin. Czekam na następny samolot. Ale już startował, widzisz jaki był podmuch, stary, że mi prawie kamerę zjało. No właśnie widziałem, ale kurczę nie zdążyłem dobiec. Taki podmuch. Czekamy, aż będzie lądował. Lądowanie jest o wiele lepsze. A o który zostawił wodę? Ja nie miałem ręki. Badałem ziołek, zostawiłeś wodę? Ty masz wodę? Nie mam wody. Będziesz pił z oceanu teraz, będę o tam. Pił z oceanu. Kurwa, nauczysz się filtrować wodę w oceanie.
fajnie, co? Spalimy ze słuchawek. Na wakacjach jesteś. Oglądaliśmy, moi drodzy, parę samolotów. Teraz napijemy się piwka, może mają Wi-Fi, bo to jest, że tak powiem, bardzo ważne w tym wszystkim. Mają Wi-Fi czy nie? Mają na bank Wi-Fi, tylko trzeba coś kupić. Nie, Aga? Tak. Właśnie patrzę, co mają. Co bierzesz, koronę? Korona, 4 dolary. Co masz do drina? Jet Fuel. Jet Fuel? Poka go całego. 15 dolarów, nie, 14 dolarów plus tipek. Ale to bogatemu zabroni. Zatem leci kolejny samolot. Miejmy nadzieję, że uda się go złapać. Plaża jest zapakowana klientami. Wszyscy czekają na airplane. To leci chyba ten duży, akurat nam się trafi ten duży. That was one of the best day of my life. In that particular moment, happiness went through my head and I truly understood life is just about that kind of moment that takes your breath away. A couple years ago I wouldn't even think about that place, but right now I was in that place that people dream of. Life is beautiful, I'm telling you. To był jeden z tych dużych. Open beach. So you're living here? Yep. So you're born here? All my life, yep. So how's the life here? Very, very perfect, I should say. You don't know, perfect. Perfect. But it's expensive? No. To live here? Not at all. Not at all. That's good. If you want to buy your own house here, it has houses starting at $95,000. $95,000? That's nice. And I'm talking about beautiful house. If you want to get one that has pool, gated and stuff like that, it's a little over $150,000. That's nice. It has one guy named St. Martin and one named St. Martin, which is spelled M-A-A-R-T-E-N and M-A-R-T-I-N. That's the difference. And as they have read that, those two guys were in a race to see who would get the bigger part of the island, which the French guy did, but the Dutch side has everything, which the French side is more like a quiet area. A lot of restaurants for sure, boutique places, but the Dutch side has all of that and more. The French side has no casinos. Dutch side are loaded with casinos. French side just opened a McDonald's. Dutch side always had McDonald's. So therefore most things Dutch side have, the French side don't have it. But at the end of the day, if you want to go to a peaceful place, if you're that boring type of person, don't let it go nowhere and stuff, you live on the French side. But anything else, Dutch side have it all. That's not. Yep. That was two of them, right? Yep. What time was that? Like where the, when they came? Oh, that one, I'm not sure. 300, 400 years ago, something like that? Yeah, about somewhere. That's nice. That was way before my parents were even born. All of this is the airport room, which they recently manufactured and built and did their stuff. They made it bigger because it was smaller. They made it bigger and better and more stronger. But mostly the hurricane tore it up, but mostly the glasses had balls, the roof went a little bit, but nothing too severe. Thank you.
to już koniec drugiego dnia, światła na statku się zapalają, byliśmy na Saint-Martin, czyli miejsce, praktycznie wyspa, że tak powiem, dwóch państw, francuska i holenderska, niby jest granica, niby nie, ludzie żyją na chillu, mają walutę euro, mają samochody z blachami francuskimi, mają też blachy, że tak powiem, Saint-Martin i holenderskie i używają też dolarów, żyją sobie z turystyki, także miejmy nadzieję, że cały rok będą mieli pogodę. To była kapitalna wyspa, gdzie samoloty lądują na plaży, a ja zapraszam Was na kolejną wyspę już może w następnym odcinku. Może to jest St. Kitts, mam nadzieję, że dobrze mówię, najwyżej poprawię się w następnym wideo. A ja idę na jakieś pokazy, zjeść sobie coś i idę odpoczywać w końcu i idę spać. Pozdrawiam Was serdecznie. Wow, tam była jakaś burza.